9 października 1920 roku Polacy tłumnie wyszli na ulicę Wilna, by przywitać wkraczające jednostki 1. Dywizji Litewsko-Białoruskiej pod wodzą generała Lucjana Żeligowskiego. Formalnie generał Żeligowski wraz ze swoją jednostką dokonał buntu, ale w tą wersję nikt nie wierzył i słusznie. Generał działał bowiem na polecenie marszałka Józefa Piłsudskiego, który chciał odzyskać Wilno i rodzinną Wileńszczyznę. To się udało. Ale czy było to właściwe posunięcie? Na to pytanie spróbujemy odpowiedzieć w tym materiale. Wilno przez wieki było stolicą Wielkiego Księstwa Litewskiego, które od końca XIV wieku było złączone Unią z Polską. Na początku XX wieku około 60% mieszkańców stanowili Polacy, 30% Żydzi, a jedynie około 2-3% deklarowało narodowość litewską. Polaków jeszcze więcej było na samej ziemi wileńskiej, jednak na północnej Suwalszczyźnie, Żmudzi czy w Augsztocie coraz bardziej widoczni byli przedstawiciele ruchu tzw. Nowych Litwinów. Nurt nowolitewski, zwany również młodolitewskim, narodził się w drugiej połowie XIX wieku. Powstał on w kontrze do kultury polskiej i postulował odrodzenie rzekomo prawdziwej litewskości opartej na języku litewskim. Choć początkowo sami inicjatorzy i główni propagatorzy tego nurtu prowadzili swoją działalność w języku polskim. Opozycyjną postawę wobec nich prezentowali tzw. starzy Litwini. Byli to najczęściej przedstawiciele dawnej szlachty Wielkiego Księstwa Litewskiego, którzy utożsamiając się z narodowością litewską, wyrażali przywiązanie do kultury i języka polskiego. Początkowo marginalny ruch młodolitewski w czasach I wojny światowej zyskał na znaczeniu. Po zajęciu obszaru północnej Litwy przez Niemców, nowolitwini otrzymali wsparcie okupanta. W lutym 1918 roku proklamowana została niepodległość Królestwa Litwy, potem przekształconego w Republikę Litewską. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości pomiędzy obydwoma państwami wybuchł spór. Rzeczpospolita uważała, że ma prawo do całego przedrozbiorowego terytorium i nie godziła się na litewską secesję. Na wiosnę 1919 roku Wojsko Polskie wyzwoliło Wilno z rąk bolszewików. 22 kwietnia marszałek Piłsudski w specjalnej odezwie skierowanej do mieszkańców byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego zapowiedział, że to oni będą rządzić na tym obszarze. Ruchy młodolitewskie nie były jednak zainteresowane zaangażowaniem się w proces odtworzenia państwowości dawnej Litwy, która byłaby złączona Unią z Polską. Gdy kolejne próby przekonania władz Republiki Litewskiej nie przyniosły rezultatu, Józef Piłsudski wydał decyzję o dokonaniu w Kownie zamachu stanu. W sierpniu 1919 roku Polska Organizacja Wojskowa rozpoczęła przygotowania do przeprowadzenia przewrotu, który miał doprowadzić do władzy propolski rząd Stanisława Narutowicza, brata Gabriela, pierwszego prezydenta Polski. Litewska policja wpadła jednak na trop spiskowców i dokonała aresztowań. Teoretycznie Polska mogła z łatwością opanować obszar Republiki Litewskiej, ale to mogło się spotkać z negatywną reakcją mocarstw zachodnich, które w owym czasie lansowały doktrynę samostanowienia narodów. Warszawa obawiała się, że mogą one zablokować niezwykle nam potrzebne w dalszej walce o wyzwolenie Rzeczpospolitej dostawy uzbrojenia. W lipcu 1920 roku zmierzający na Warszawę bolszewicy ponownie zdobyli Wilno. W zamian za użyczenie swego terytorium Armii Czerwonej 6 sierpnia miasto zostało przekazane Republice Litewskiej. Z kolei nieco wcześniej, bowiem 10 lipca w czasie konferencji w Spa, premier Władysław Grabski w zamian za obietnicę pośrednictwa państw Antanty w rokowaniach z Rosją Sowiecką zgodził się na oddanie Wilna pod kontrolę Litwinów i pozostawienie sprawy rozstrzygnięcia jego przynależności Radzie Najwyższej Mocarstw Sprzymierzonych i Stowarzyszonych. Jednak kiedy Armia Czerwona została odparta spod Warszawy, a następnie pobita w bitwie nad Niemnem, naczelny wódz Józef Piłsudski postanowił również odzyskać Wileńszczyznę. Z uwagi na ewentualną reakcję mocarstw zachodnich nie mógł jednak tego zrobić oficjalnie. Wezwał zatem do siebie pochodzącego z Litwy generała Lucjana Żeligowskiego. Piłsudski i Żeligowski ustalili, że generał otwarcie zaapeluje do marszałka, by odzyskał Wilno, a naczelnik państwa odpowie, że nic nie może w tej sprawie zrobić. Reakcją na to miał być bunt litewskich żołnierzy Wojska Polskiego. Polska i Litwa prowadziły w tym czasie również spór o Suwalszczyznę.
7 października 1920 roku strony podpisały w Suwałkach układ rozejmowy ustalający między Polską i Litwą linię demarkacyjną. Nie obejmowała ona jednak ziemi wileńskiej. Na dwa dni przed wejściem w życie tej umowy, 8 października 1920 roku, pierwsza dywizja litewsko-białoruska, złożona w znakomitej większości ze starolitwinów pod wodzą również Litwina generała Lucjana Żeligowskiego, zaatakowała i zajęła obszar Wileńszczyzny. Już 12 października proklamowano utworzenie Litwy Środkowej. W połowie listopada Żeligowski podjął się także próby ataku na Kowno i opanowania całego terytorium Republiki Litewskiej. To się jednak nie udało, a presja Ligi Narodów doprowadziła do zawarcia 29 listopada 1920 roku zawieszenia broni. Udawany bunt generała Żeligowskiego może przypominać działania Zielonych Ludzików na Krymie w 2014 roku, czyli rosyjskich żołnierzy, którzy udawali lokalne oddziały samoobrony, by opanować ukraiński półwysep. To podobieństwo jest jednak pozorne. O ile Krym jest częścią państwa ukraińskiego, to Wilno i Wileńszczyzna leżały formalnie na terytorium Polski. Nasze władze stały na stanowisku, że druga i pierwsza RP to pod względem prawnym jedno i to samo państwo. Zatem odrodzona Rzeczpospolita ma prawo powrócić do granic 1772 roku. Ta konstrukcja prawna była co do zasady respektowana przez inne państwa, choć nie przez Republikę Litewską. Według władz w Kownie Polska była państwem nowym, a zatem podobnie jak Litwa musiała te granice sobie dopiero wywalczyć. Niezależnie jednak od tego, który punkt widzenia przyjmiemy, to w żadnej konfiguracji nie uznawano, że Wilno i Wileńszczyzna jest częścią Republiki Litewskiej. Powstała w wyniku buntu Litwa Środkowa była dość specyficznym tworem na arenie międzynarodowej. Władza należała do tymczasowej komisji rządzącej, złożonej ze znanych lokalnych działaczy i wojskowych. Jednak sprawy zagraniczne Litwy Środkowej zazwyczaj były prowadzone przez polską dyplomację. Polska utrzymywała też miejscową armię. Litwa Środkowa miała z kolei swoją pocztę, która wydawała własne znaczki. Nazwa tego tworu państwowego odnosiła się do sugerowanego przez Piłsudczyków federacyjnego podziału Litwy na część zachodnią, głównie Żmudźko-Wieńskie-Suwalszczyzna, środkową Wileńszczyzna oraz wschodnią, Białoruś. Kwestia Litwy Wschodniej upadła kilka miesięcy później, 18 marca 1921 roku wraz z zawarciem traktatu ryskiego kończącego wojnę polsko-bolszewicką. Białoruś została wówczas podzielona między Polskę a Sowietów, a sam Mińsk przypadł bolszewikom. Otwarta pozostała ciągle kwestia Litwy Środkowej i Zachodniej. Sprawami litewskimi na życzenie Warszawy szybko zainteresowała się Liga Narodów. Polska liczyła na to, że jeżeli postronny mediator zaproponuje kompromisowe rozwiązanie sporu, to nowo Litwinom będzie łatwiej go przyjąć. O ile bowiem Litwa chciała inkorporować Wileńszczyznę, to Rzeczpospolita liczyła na jej federalizację w ramach szerszego organizmu, co było już bliżej ideom Ligi. Polakom udało się też przekonać Francuzów, że Kowno może łatwo się stać sojusznikiem Berlina w regionie i by temu zapobiec, należałoby właśnie wciągnąć Litwę w jakiś związek z Polską. Rada Ligi Narodów przekazała sprawę politykowi belgijskiemu, Paulowi Imonsowi. Pierwsze rokowania odbyły się 20 kwietnia 1921 roku w Brukseli. Dyplomacja Republiki Litewskiej twardo stojąc na stanowisku zażądała zwrotu Wilna i okręgu wileńskiego. Rzeczpospolita z kolei przez ministra spraw zagranicznych Eustachego Sapiehę zaproponowała kompromisowe rozwiązanie. Obszar dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego, zajmowany przez Polskę i Litwę, miał zostać przekształcony na wzór szwajcarski. Zakładano utworzenie dwóch kantonów, Wileńskiego i Kowieńskiego. Taka Litwa miała zostać również sfederowana z Polską. Po raz pierwszy pomysł takiego rozstrzygnięcia sprawy litewskiej przedstawił Bolesław Limanowski już w końcu XIX wieku. Pod wpływem swojego pobytu w Szwajcarii opracował on podział Wielkiego Księstwa na kantony – Wileński, Kowieński, Miński i Łotewski. Propozycja Sapiehy stała się podstawą do kolejnych rozmów. 20 maja 1921 roku Imons zaproponował swój plan rozwiązania sporu i był on bardzo podobny do polskiego. Zakładał przekształcenie Litwy w federację złożoną z kantonu Wileńskiego z przewagą ludności polskiej i Kowieńskiego z przewagą Litwinów.
Kantony zorganizowano by na wzór szwajcarski, a litewski rząd federalny miał mieć podobne kompetencje do tego w Bernie. Na stolicę federacji wyznaczono Wilno. Językami urzędowymi miały być zarówno polski, jak i litewski. Armia tworzona byłaby na bazie regionalnej, ale z jednolitym dowództwem. Imons zakładał również nie sfederowanie, lecz skonfederowanie Polski i Litwy. Obydwa państwa miały koordynować politykę zagraniczną i obronną. Przewidywano powołanie specjalnej Rady Spraw Zagranicznych złożonej z 6 członków, po 3 z Polski i Litwy. Raporty przedstawiane przez tę Radę stanowiłyby podstawę uzgodnień konferencji polsko-litewskich. Zgromadzenia parlamentarne obydwu państw wyznaczałyby delegacje, które negocjowałyby akty dotyczące wspólnych interesów w dziedzinie polityki zagranicznej. Następnie wynegocjowane dokumenty zatwierdzać miały parlamenty krajowe. Z kolei konferencje sztabów wojskowych dbałyby o koordynację wspólnej polityki obronnej. W czasie operacji zbrojnych przewidywano powołanie wspólnego dowództwa przy zastrzeżeniu, że wojska litewskie znajdą się pod litewską komendą. Plan Imonsa zakładał też powstanie wspólnego rynku, systemu monetarnego, ustroju skarbowego czy monopolii. Polska miała mieć też dostęp do portów litewskich i transportu handlowego. We wszystkich powyższych sprawach decyzje zapadałyby w polsko-litewskiej Radzie Gospodarczej większością głosów. Litewska dyplomacja natychmiastowo odrzuciła ten projekt, zwracając uwagę, że w tym związku przewagę mieliby Polacy, gdyż w delegacjach litewskich będą musieli znaleźć się przedstawiciele Litwy Środkowej, w której to dominowała ludność polska. W odpowiedzi Imons zmodyfikował swój plan, zastępując Konfederację Polsko-Litewską jedynie konwencjami gospodarczymi, wojskowymi i politycznymi. Pozostać miał tylko kantonalny podział Litwy. Propozycję tę odrzucili zarówno Polacy, jak i Litwini. Litwa ze swojej strony proponowała jedynie autonomię dla okręgu wileńskiego. Wiązało się to z powołaniem specjalnego Sejmu Autonomicznego. Polacy zyskaliby też swobodę w dziedzinie kultury, oświaty i języka. Nie było mowy o żadnej federacji czy konfederacji. Na to Warszawa nie mogła się zgodzić. Wobec pata w negocjacjach Warszawa zdecydowała się na rozpisanie wyborów do Sejmu Litwy Środkowej, które miały rozstrzygnąć o losie tego państwa. Wybory zostały zbojkotowane przez Litwinów i większość Żydów. W rezultacie wybory wygrali zwolennicy inkorporacji do Polski. 20 lutego 1922 roku Sejm Wileński przyjął uchwałę w przedmiocie przynależności państwowej ziemi wileńskiej. Niemal wszyscy posłowie opowiedzieli się za przyłączeniem do Rzeczpospolitej. Nie przewidywano nawet specjalnej autonomii. Litwa aż do 1938 roku nie utrzymywała żadnych relacji z Rzeczpospolitą. Nigdy też nie pogodziła się z utratą wileńszczyzny. W okresie dwudziestolecia międzywojennego budowała tożsamość swoich obywateli w kontrze do polskości. Biorąc to pod uwagę, trzeba przyznać, że bunt Żeligowskiego uratował większość mieszkańców ziemi wileńskiej przed represjami i wynarodowieniem, jakiego doświadczyli Polacy chociażby z Kowieńszczyzny. Z drugiej strony, nowa Litwa panicznie bała się dominacji kultury polskiej i zatarcia się litewskiej tożsamości. To było też główną przyczyną odrzucenia przez Kowno wszystkich projektów odtworzenia państwowości Wielkiego Księstwa Litewskiego. Nostalgię za utraconą szansą na wskrzeszenie dawnej Rzeczpospolitej najlepiej chyba wyraził Marian Zdziechowski w swojej książce Widma Przyszłości. Gdy widzę powiewający tu z góry zamkowej sztandar z orłem, a bez pogoni, odczuwam to jako krzywdę sobie wyrządzoną. Bunt Żeligowskiego tak naprawdę był wojną domową. Z jednej strony mieliśmy starolitwinów, zwolenników odrodzenia państwowości Wielkiego Księstwa Litewskiego, z drugiej strony nowolitwinów, którzy chcieli małej etnicznej republiki. Tak naprawdę bunt był mniejszym złem, Polacy uniknęli represji, ale w Polsce Wilno stało się prowincjonalnym, w dodatku biednym miastem. W Republice Litewskiej byłoby stolicą. To, co dla Litwy i Wileńszczyzny i dla Wilna samego było najlepsze, czyli odrodzenie dawnej Wielkiej Litwy, się niestety nie powiodło. Dziękujemy za obejrzenie całego materiału. Tradycyjnie zachęcamy do odwiedzenia naszego sklepu, gdzie znajdziecie m.in. produkty związane z Wilnem i Piłsudskim, ale również z innymi miejscami i postaciami ważnymi dla naszej historii.